przedstawienie, które przygotowały dla Was klasyczne. Tytuł tego przedstawienia duchowe wsparcie, ponieważ opowiada o tym, jak dziewczyna się uczy na zaliczenie do mnie z historii, przygotowuje referat. Ma mnóstwo pytań, nie zna odpowiedzi, bo uczy się głównie po nocach. Oczywiście nie można po nocach, bo to jest niezdrowo. Ale ona woli siedzieć na Facebooku, czy oglądać seriale, no i zostawia sobie na naukę noc. Co zobaczycie, że to będzie zmiernym rezultatem, tak? Dla niej. I teraz we śnie ukazują jej się duchy z Piastów. Wiemy, że to rodzina, która rządziła Polską. I gryfitów, a kim byli gryfici? Na Pomorzu Zachodnim, bardzo ładnie, Maciuś. Więc pojawił się książęta z dynastii Piastów i wasz patron, nasz patron, Bolesław Krowny, oraz pojawi się dwóch gryfitów, Barcisław I i Bogusław I. Teraz tak, kto konkretnie? Bolesław Krowny, jego ojciec Mieszko I, który z czego zasłynął? Czwarta mama miała mi się opowiadać. Mieszko I? Pożdu Polskę i ją? Ojścił w roku? 966. A zanim ochrzcił, to w jakich bogów wierzyli Polacy? Ale w jakich bogów wymienię? Światowida, Kurigława, Peruna, Roda, Maszanę. I Mieszko i jego czeska żona do brata sprawili, że nie ma już tych bogów, jeden bóg był, tak? Wiecie to. Więc zobaczymy rodzinkę Piastów i rodzinkę Gryfitów. One nie zawsze będą czuły w zgodzie, a dlaczego? No, nie ma dziwne. Pomorze Zachodnie, na którym mieszkamy, to jest ziemia, która należała do Piastów, czyli do Polski, ale w XII wieku prawdopodobnie odpadła od Polski z jakichś przyczyn, o których dokładnie nie wiemy. Prawdopodobnie Polacy nie bardzo Piastowie się zajmowali tym Pomorzem. Woleli się zajmować Rusią, Węgrami, Niemcami, Czechami, a Pomorze Zachodnie tak sobie troszeczkę zostawili na drugim planie i coś się wydarzyło, oderwało się od Polski, do Polski nie należało, czasem się Polski słuchało, jak zatrzymał z tego, a potem już się nawet nas nie słuchało, tylko tak zaczęło troszeczkę bardziej się przyjaźnić z Niemcami. Zapraszam na przedstawienie, zobaczymy, czy duchy gryfitów i Piastów pomogą dziewczynie nauczyć się na referat historii. Zobaczymy. Kolega już oglądał przedstawienie, ale został chyba fanem, bo chce drugi raz. Ale widzę, że akcja wiceprezydenta rozgrywa się w takim jakby średniowieczu, a muzyka, która się tam pojawia również na średniowiecznej, jest wzorowana. Więc posłuchajmy piosenki Wilcza Zamieć. Nasze
między zdrojami. Nie zawsze taka słodka jak czekolada, nieprawda? Pewnie dlatego podparła babcę od historii i na jutro musi wiedzieć wszystko o zachodniopomorskiej polityce Piastu oraz zaprezentować walory turystyczne swojej gminy. Przygotowuje się od 3 tygodni, a jako wskazówkę ma zbiór pytań, dała mi specjalnie, takie trudne, nie? Problem w tym, że umysł Nadi wyjałkowany przez Facebooka i niedotlenione z powodu oglądania nadmiernej ilości seriali nie przyswaja. No to zobaczcie, jak bardzo nie przyswaja. Kilometry tras chodziłam. Czytam już kolejną niedzielę. Niby mam już wszystkim słyszałam. Lecz szczegółów, no mówmy źle, bo nie znam za wiele. Jak wybiorę to, co ważne? Wiedzę, są to dzień stare. Jak na tyle pytań, odpowiedzi jeszcze nie znam wcale. Babka dała mi pytania, teraz to ja mu przeczytam. Skąd ładniejszy widok z klifu na pełne morze się odsłania? Z kawczej góry, świdne kępy, czy też morze jest odsłania? Interesujące. Czy na gronie żyła stęka, jak legenda znana głosi? I kim była ta skorada, skoro dobrze imię nosi? O nie! A do tego muszę wiedzieć? Nie! To rzeczy są tragiczne! Jak odpowiada zbywają nazwy ulic historyczne? Oczy z orbit mi wychodzą! Jam Ciświatowi, u nieba i piorunów, przegnany z Pomorza, przez księżyc i durów. Ja mogę sprawić, że co zawiłe, wnet się uprości. Jeden warunek, wystarczy napełnić grunt obfitości. Mieszko, no Mieszko, wierzę się w tym. A to ci gadzina, on dziecku zaszczepia polską gmina. Przestań, że to mrówko, chociaż po śmierci brzuchu mi dziury opona wiercić. Chyba metody na takich znasz. Nie. Wodą świeconą kropki mu w twarz. Ale tak. Nie. Łatwo powiedzieć, jak to twarz ma 4. Bolko, Bolko, pomóż się mamie i kopnij się go w 4 litery, bo ja z tego strachę. Boję się go poczęstwo. Też, to powiedz. Pod ścianę. Och, ten chrobry, mój synuś dobry, niedźwiedzia siła i zwinność kobry. Och, tak, przestańcie! Och, obilstwa i herezji, na biało zielona. Ma tuż, tak? Ona mówi, że z nim nie taka zielona. Ale jak to? Różne takie mają problemy w szkole. Antyalkoholowe, antydopalaczowe i inne. A co ja będę garał, jak mam program wychowawczy i profilaktyki szkoły podstawowej nie był i nie był zła, którego nie był zdroja. Toś ty czytać nieuczony, stara, co mnie cię? Nie. Już bym się nauczył, tatku. Gdzie? W rajskim internecie. Motywacja czasem i cudów dowodów. Motywacją moją jest rola patrona. W międzyzdrojskim grodzie na Leśnej ulicy czczono moje zasługi dziadki. Zobaczcie, jak na pewno. A ty, Paweł, za kogo się przebrałeś? Bardzo ładnie. Widzę, że nie wszyscy mnie szanują. A mnie wszyscy się poprzebierali. No, tu szanują. A ty, dziewczynko, za kogo się przebrałaś? Bardzo ładnie. Jestem pumą. A ty, chłopcze? Dalej
byli niektórzy się nie przebrali, ale trudno. Przeżyli. Taka piękna dusza z rąk mi się wymyka. Ale ja tu jeszcze wrócę w roli polityka. I tu się przydadzą wszystkie moje twarze. Jedną mi oplują, a co? Następną pokażę. Te, świadomi panie, że nie mieli być. Dobrze, spokojnie. Muszę się uczyć. Ulica Światowita. Przez Plac Neptuna docieramy do ulicy Grypa Pomorskiego, przy której znajduje się między innymi Stadion Miejski. Jej odgałęzieniami są ulica Dąbrówki i Mieszka Pocznego. Grypa? Grypa Pomorskiego? Taka ulica w nim zbroi. To her gryfików bardziej słabie niż piaskowy orzeł biały. O czym nie wiem? Może wiem? Protoplast Polskiego, orła herbowy. Więcej zdrowia, siatkowy, o nim przyłudzę. No, mimo szczupił lub pomorski pierwszy jasno jednak chwałą. Wiadomo, że piaskowie są ważniejsi niż jacyś graffiti. Z MDK, to chyba jeszcze nie skończyło przecież. Z MDK przez piękny park zdrowiowy. Ulicę Krasińskiego. Wchodzimy w ulicę Książąt Pomorskich. Tam znajduje się między innymi Urząd Rady Miejskiej. Książąt Pomorski? Czy ja tam się słyszę? O, graffiti, butny rodzie. Coś się z objęć wyrwał pias. No nie rozumiem. Jak wspominać o moim własnym z was? Synuś, chodź. To pomoże, to był głowot wielki. A czemu? Z biletami wciąż chowało. A, wiem. Aż się za prawniczka mego od macierzy obrywało. Weź, tego nie wiem. Co o ziemię się nie troska, smutny żniwo zebrać musi. Kiedy nas Bóg napastował, was trafiły sprawy rysi. I więcej szacunku budyjcie, bo choć obrażany, za protoplastę grafitów jestem uważany. I ja, Warcisław pierwszy, 1124 rok. 1124. Ostrów pan Bóg, zatrzymał w tę stronę z misją chrystianizacyjną. Ślady jego popytu odnajdziemy w winie, gdzie ufundował kościół. O tym biskupie ona tu plecie, który pogańskie pali godziny? O nie! To krzywousty, piastowy książę, siłą mi przysłał go pod widziny. I bardzo dobrze, mój prawnuczek kochany. Och, niszczony był trigłowy i światowity. Ja po tej ziemi pogaństwa do wody. A czy to nie dziwne, że to pomoże tak się lękało święconej wody? Zanim dał głowo. Marciś, idź sobie od mojej domróweczki. No mi spolonia to ona nie jest, ani tym bardziej czek. A gdzież to syn mój? Boguś mi chłopcze. Idę, tatku. Dzień dobry, Bogusław pierwszy, pomorski książę, który zależy trzyma do cesarza. No i nie patrzcie na mnie tak z potępieniem, bo to się chyba pod naszym przydarza. Co nie, Mieszko? To już się kiedyś słuchał cesarza, to na pierwszego. No dobra. Dobra, to może jeszcze coś o sobie opowiem, dobra? Kilka lat później, gdy zamarzyłem, by obwołał mnie Rudy, panem, Duńczyk, a jakże, silniejszy wiele, tak mi do ziemi przybił kolana. Wasza rodzina mi nie pomogła, choć teście mojego mieszka stary. Polsce skłóconej, na części odbitej, nie można było ją już wiary. No, może i podjął na dzielnicę, żeby z tego nie wyszedła. Ale nie raz, ani nie dwa! Wasze pomory też się rozpadnie! I prawdę burgi spać będziecie, a potem kogo? Prusaka! Bo się na to wstąpili! Boguś, daj spokój, wszyscy to wiedzą. Niech sobie coś.
wielkie mi nazwisko. Z Gryfitów pochodził Elbiet, co po Unii Kalmarskiej Skandynawią władzy. Wierzy mi coś, a matką wielu królów stamtąd była córka z Torlami. A wnuczęta moje miały trony Danii, Szwecji, Norwegii i Anglii. Dobstorada na ulicy Kolegowej upamiętnia postać córki Mieszka i to prawo, święto sławy. Jako żona króla Szwecji Eryka Zwycięskiego, a potem króla Danii i Norwegii. Sfera... Nie no, tatku, coś tam jednak wiedzą, ale głównie o tym, że klękałeś pod krzywousty. Nie przypominaj mi, bo aż mnie trzęsie i leć po pojeźdźce. Po co? Boguś, poczułem cię. A! Patrzcie, co to jest. Patrzcie, co tu jest napisane. Mieszko. A więc, spółdzielnia cukiernicza Mieszko. Kto zje cuksa, ten bym koleżył. I moje, i my. Chyba nie zamierzasz dotknąć tego świństwa. Żenujące, tanie chwyty. Boguś, by się nie nawet wciągnął do takich gierek. Godnością odchodzimy. Właśnie. Góry zachodnie, bo i tak nasza ziemia. O nie. O nie. Chodź, bo. Chodź, bo. Na nich. Jeszcze aktorów, klasy szóste, szósta A, szósta B, Martyna, pokaż się też, bo się na...
dokładnie kiedy, może za Bolesława Śmiałego, może ciut później, dokładnie nie wiemy. W każdym razie były to dwie rodzinki, które nie zawsze do siebie pałały miłością i widzieliście, że tutaj trochę sobie docinali. Staraliśmy się to zrobić na wesoło, mam nadzieję, że się podobało. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.